No i siemanderko. No i tak jak tu widać, silniki rozebrane. Łożyska będę zwalał z wałów. No i będę przygotowywał dwa, albo może nawet i trzy silniki do sprzedania, bo nie są mi wszystkie potrzebne. Ten wolnoobrotowy na 950 obrotów będę przygotowywał do sprzedania. Tamten wielki 10 kW będę też przygotowywał do sprzedania. No i najprawdopodobniej jeszcze tutaj ten mały 0,8 kW też pójdzie na sprzedaż. A ten silnik 2,2. No i tutaj ten 4 kW zostawiam sobie do robienia jakichś swoich tutaj dyrdymałków. Także co? Wezmę najpierw tutaj te łożyska, pościągam. Mam łożyska nowe, ponabijam nowe łożyska. No i ten silnik i tamten będzie przygotowywany do sprzedaży. A jak to wyjdzie, no to zobaczymy. Uzwojenia są piękne w jednym i w drugim. Także miejmy nadzieję, że będzie zarobek. Taki liczę, że będzie zarobek na tych trzech silnikach, powiedzmy jakieś 600 zł. Więcej nie będę chciał, kurczę, tutaj wyciągnąć. 600 w zupełności starczy za te trzy silniki. Także co? Ściągam łożyska, wymieniam i składam je z powrotem. Tak. Łożyska ściągamy. I zakładamy przednim najpierw trochę tutaj to wszystko pomyję, a potem założę nowe łożyska. O te już trochę się kiwają. Dobra, jadę z koksem. Co ciekawe, na złomie też kupiłem nowe łożyska. W takim zestawieniu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 łożysk. I akurat będzie tutaj do wymiany na te silniki. Mam jeszcze kilka innych. Także w zupełności i starczy tutaj tego wszystkiego, ażeby to poremontować. No i tak, ładujemy, kurczę, tawocik do łożysk. Żeby to ładnie wszystko było zapaciane. Tak. I będziemy nabijać łożyska nowe na wał. Łożyska oczywiście polskie. Żadnych niemieckiego świństwa. Ktoś mi tam zaproponował, żeby założyć łożyska Faga. A jak zapewne, co niektórzy się orientują, ta fabryka produkowała łożyska w czasie II wojny światowej do maszyn, które zabijały naszych dziadków, pradziadków. Także niech oni tam sobie, kurczę, je biorą, ale ode mnie żadnych pieniędzy, kurwa, te dziady, którzy produkują tego Faga, nie dostaną ani nawet centa. Tutaj polskie łożyska już. Będzie dobrze upychać trzeba tawocik, a? Żeby on tam wlazł głęboko w kulki. Drugie łożysko tak samo.
No i dobra, będziemy nabijać. Tutaj trochę w te dekelki jeszcze też ponapychać. Na bociku. I będziemy składać. No i tak, łożyska nabite. Trochę tutaj podczyścimy miejsca, gdzie będą przychodzić dekle. Żeby ładnie to wszystko wlazło. Silnik sieściutki w środeczku, elegancko. Jeszcze wezmę go trochę szmatką wruszę. O. I będzie przygotowany do składania. No i tak, pomalutku go skręcam już. Jedna strona. Będzie już gotowa. I teraz druga. Tutaj dobijemy tam jeszcze, żeby łożysko wlazło na swoje miejsce. Tutaj delikatnie przesmarowane, tak jak widać, sprężynka założona, podkładka. No i zakładamy. Kurwa, sprężynka wyszła, wyskoczyła. Oj kurwa, i znowu trzeba ją czyścić. Ale nic, wyczyścimy. Wkładamy. I skręcamy. Trzeba zawsze pamiętać, jak się składa, gdzie dawać górę, gdzie dół na tych obudowach, bo one też nie mogą, mogą czasami być nie takie, jak powinny być, bo jeżeli damy ją odwrotnie, no może później tam nie pasować. Ja pamiętam, jak rozbierałem ten silnik, to ten pojedynczy był u góry, a te dwa były na dole. Dlatego mam pewność, że jest dobrze. Delikatny olejek śrubeczki, żeby nie rdzewiały w środku. Żeby nie rdzewiały w środeczku. Proszę bardzo. Delikatnie. Pneumatycznym kluczem. Znaczy pneumatycznym udarowym. A resztę już kluczem. Zwykłym. Do krańca. No i dobra, wszystko ładnie skręcamy, dociągamy delikatnie, żeby czegoś nie urwać. Tak. Opa. Tak samo. A, kurna. Zamiast przykręcać, to odkręcam. Ale delikatnie.
No i dobra. Kręci się to? Kręci się to. Ładnie, kurczę. Łożyska przesmarowane. Teraz ładnie poczyścić go z wierzchu, no i pomalować na kolor współczesny, nie brązowy, tylko szary. Także jeden silnik przygotowany. Teraz jeszcze przygotuję pozostałe dwa do malowania, czyli tak samo łożyska, tabocik. I będziemy wtedy przygotowywać to wszystko do malowania. No dobra, a teraz ten drugi sobie złożę, ten 4KW, który zostaje u mnie. Ja go nie będę malował, bo nie ma potrzeby. No i tak jak widać, pomału, pierwszy silniczek już jest składany. Pomalowany, poskładany. Montuję teraz wentylator. Później na to przyjdzie osłona. No i jeszcze później czapuszka od góry. I będziemy czekać, aż to wszystko ładnie wyschnie. No i silnik wolnoobrotowy będzie przygotowany do sprzedaży. Jak to mówią, ludzie kupują oczyma, dlatego musi być ładny dla oka. Oczywiście jest też i sprawny w 100%. Ma wymienione łożyska. Ładnie nasmarowany. W środku wydmuchany. O. I pięknie sobie chodzi. Także co? Malujemy to też na szaro. Farbą olejną. Trzeba będzie trochę poczekać, żeby to wszystko ładnie wyschło. No ale efekt wizualny będzie, myślę, że bardzo ładny. Także jedziemy z koksem. No i tak, jeden już ładnie jest silniczek pomalowany. Wysycha. Jeszcze trochę jest wilgotny. Farba. Dlatego nie jest założona jeszcze. Tutaj nie są założone te kabelki na te piny do góry. Ale tak generalnie ładnie przesmarowany. W środku łożyska wymienione, przesmarowane, ładnie wyczyszczone, pięknie się obraca, no, także jestem bardzo zadowolony. Będzie praktycznie rzecz biorąc po wyschnięciu gotowy do sprzedaży. No ale niestety tutaj te dwa, które miały też pójść na sprzedaż, na sprzedaż nie pójdą. A ze względu na co? Ano na to, że ten na przykład, tutaj można by było wymienić łożyska i by było wszystko grało, ale on ma krzywy wał. Krzywy wał. I to już go dyskwalifikuje do sprzedania. Można by było się pokusić, wziąć go jeszcze, przetoczyć, ale nie chcę, kurczę, robić sobie problemów później, jak ktoś by chciał go w razie do mnie go zwrócić. Także ten silnik już pójdzie na rozbiórkę. Będzie pozyskane z niego aluminium, miedź. No i ten duży 10-kilowatowy tak samo. Niestety, ale będzie musiał iść na złom. Zobaczcie, spójrzcie na wał. Ściągnąłem z niego tutaj cały tą szajbę. Myślałem, że wszystko jest pod spodem ok, a tu się okazuje, że wał jest rozwiercony na wylot. Rozwiercony, poniszczony. Mógłbym się pokusić go wziąć, kurczę, pospawać, ładnie napawać, wyciągnąć z niego cały tutaj ten wirnik i oddać go do tokarza, ale powiem wam szczerze, to się nie opłaca. Za silnik, który żem zapłacił 3 zł za kilogram, on ważył 77 kg, także też pójdzie na rozbiórkę. Tego żem już rozebrał, może bym się jeszcze pokusił tutaj do tego, żeby wziąć to, napawać i
i dać to do tokarza, ale jest więcej problemów tutaj z tym silnikiem, bo jak go zacząłem tu rozbierać, bo już go zacząłem rozbierać, wezmę na chwilę, wyłączę, żeby uzwojeń w razie co jeszcze, bo może jeszcze przemyślę sprawę. Dobra, wyciągnąłem z niego wał. Jest więcej problemów, bo co się okazuje, że śruby mocujące tutaj te zamknięcia z jednej strony i z drugiej strony są po prostu porywane. Z jednej strony trzymał się ten kołpak na jednej śrubie. Teraz to wszystko wiercić, wyciągać, kombinować, cudować. Nie, to już nie dla mnie. Nie będę się z nim szarpał. Ten silnik pójdzie na złom, także go rozbierzemy na miedziuchę. Ale co ciekawe, na wirniku też jest miedziucha. Także pokuszę się wziąć ją i wytopić. Miejmy nadzieję, że się uda. Jak każdy zapewne wie, temperatura topienia żelaza to jest 1400 ponad stopni, a topienie się miedzi to jest chyba 1084 stopnie. Ale co jest najciekawsze, że zazwyczaj tutaj na tych wirnikach jest aluminium. Tak jak było to na tych wszystkich innych. Także moje plany odnośnie tych silników, żeby je wziąć, oddać na sprzedaż, legły w gruzach. Będziemy odzyskiwać z nich tylko i wyłącznie miedziuchę. A tamten silnik wolnoobrotowy pójdzie na sprzedaż. Jeżeli się uda sprzedać go, to się go sprzeda. No i tutaj ten mały 4-kilowatowy, który miałem zamiar kupić jako jedyny, ten też zostanie u mnie. Ten jest już przejrzany, łożyska wymienione, nasmarowane. No i ostatni silnik, ten 2.2, tego to jeszcze zobaczę w środku, jak on tam wygląda. Miejmy nadzieję, że jest wszystko w porządku z nim. No a te dwa pójdą do rozbiórki. Także co, tamten silnik praktycznie jest przygotowany już do sprzedaży, tylko wyschnie i będziemy go pakować na jakiś portal aukcyjny. A te dwa nie będę sobie robił wstydu, nikomu nie będę ich tam wciskał, nawet za drobne pieniądze, bo nie chcę mieć później jakichś tam komplikacji, nie chcę się wstydzić sam za siebie. Także te dwa pójdą na rozbiórkę. Ten ze względu na ten tutaj wał i na te pourywane śruby, a ten ze względu na to, że ma krzywy wałek. Także co? Jeżeli filmik się podobał, dajcie suba, dajcie palucha w górę. No i siemanderko!